Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Kuchnia, restauracja Viva Italia. Kłaniamy się. Chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować, pokazać jedno danie takie dosyć szybkie, może być obiadowe, może być przekąskowe, z wykorzystaniem piwa. Ja wiem, że piwo to się generalnie pije na ciepło albo na zimno, ale nasze eksperymenty kulinarne, zresztą pewnie część z Państwa też, podpowiadają, że również się fajnie wykorzystuje takie piwo do gotowania. Znamy białą kiełbasę gotowaną w piwie. Też kiedyś w programie pokazaliśmy taki przepis wielkanocny. Sosy piwne są bardzo ciekawe. A ja postanowiłem sprawdzić, jak w smaku będzie się zachowywało piwo chlebowo-miodowe. Niestety nie mogę Państwu powiedzieć, jaka to jest firma, ale myślę, że koneserzy piwa już wiedzą, skąd to piwo jest. Jak Państwo widzą, jest dosyć ciemne w smaku. Ono jest produkowane z kilku różnych gatunków jęczmienia. Ma delikatny, taki słodkawy posmak właśnie od miodu z bardzo łagodną nutą chleba. No a akurat ta nuta chleba jest spowodowana dojrzałą formą jęczmienia. Zobaczymy, jak to się zachowa w produkcji sosu, a połączymy to z polędwiczką wieprzową, gruszką i świeżym zielonym ogórkiem. Przygotowanie tego dania zaczniemy od posmażenia polędwiczki wieprzowej. Dwa takie medaliony, plastry po 90, około 100 gram każdy. Wcześniej został zamarynowany w małej ilości soli oraz w pieprzu młotkowanym. Podgrzewamy patelnię z niewielką ilością oleju. W międzyczasie przygotujemy sobie gruszkę oraz zielonego ogórka. Gruszkę kroimy na ósemki, wycinając środek. Kiedy olej się już rozgrzał, możemy zacząć smażyć polędwiczkę. Wycinamy to, co niepotrzebne. I kawałek ogórka zielonego. Wcześniej usuwamy nasiona, ponieważ po pierwsze one mogą dawać gorycz, a po drugie zawierają zbyt dużo wody, a nie chcemy, żeby sos, który nam się naturalnie zrobi, bardziej nam zależy na piwie niż na smaku ogórka, więc to, co nam da dużo wody, najnormalniej w świecie usuwamy. I ogórka kroimy w takie większe plastry. Sprawdzamy polędwiczkę. Przewracamy na drugą stronę. W tym czasie dodajemy gruszkę i ogórka. Smażymy wszystko razem. W momencie, kiedy już nam się to fajnie podsmaży, dodamy masło i zalejemy to wszystko piwem i będziemy dusić do naturalnej redukcji piwa. Dodajemy odrobinę masła. Dla kontrastu jeszcze możemy do tego wszystkiego użyć czerwonego pieprzu. Jest delikatniejszy w smaku i bardzo fajnie prezentuje się w potrawach. I żeby zaostrzyć jeszcze całość dania, dodamy czosnek w płatkach. Szykując w ten sposób mięso, jednocześnie mamy od razu podkład i dodatek warzywno-owocowy. I myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby na patelnię, nie do gardła, nalać nasze piwo miodowo-chlebowe. Dusimy wszystko razem,
około 10-15 minut na małym ogniu. Po około 10 minutach mamy tak naprawdę gotowe danie. Samo się robi, nie musimy tego pilnować. Ważne, żeby to nie było na zbyt mocnym ogniu. Polędwiczkę wkładamy na talerz. Obok układamy kawałki gruszki i ogórka. Gruszka nadała słodycz, ogórek zielony nadał takiej fajnej świeżości. Całość delikatnie polewamy jeszcze uzyskanym sosem piwnym. W pełni naturalnym, niezagęszczonym. No i oczywiście tradycyjnie gałązkę czegoś zielonego. Nasze danie jest gotowe. Jak Państwo widzą, samo się robi. Tylko troszeczkę trzeba chęci i chwilę przypilnować. Zapraszam na chwilkę przerwy i zaraz przejdziemy do jeszcze jednego dania. Witam po krótkiej przerwie. Teraz zaprezentuję taką bardzo szybką przekąskę, która może być samodzielnym daniem, która może być dodatkiem do dania poprzedniego. Tylko że chyba nie wszyscy lubią ziemniaki na zimno. Ale sałatki ziemniaczane wiem, że czasem spotykają się z dosyć ciekawym uznaniem, zwłaszcza na spotkania przy grillu, sałatka ziemniaczana z czerwoną cebulą, ogórek kiszony też się bardzo często zdarza, to jest fajna sprawa. A dzisiaj połączymy dwie różne kuchnie, czyli polską sałatkę ziemniaczaną z szynką parmeńską. Myślę, że to jest ciekawy dodatek, a z kolei jak usuniemy szynkę parmeńską, to może być dodatkiem do zupełnie innych dań. Pierwsze co musimy zrobić, to posiekać czerwoną cebulę w drobne piórka i musimy bardzo szybko ją zamarynować. A ponieważ sól ma takie, a nie inne właściwości, więc potraktujemy ją na początku solą, później octem winnym, a zresztą Państwo zaraz wszystko zobaczą. Co będziemy potrzebowali? Około 150 gram ugotowanych, już wystudzonych ziemniaków. Także to jest fajna propozycja, jak zostanie z obiadu i nie wiemy, co z tym zrobić, a nie chcemy tego wyrzucić, więc możemy to wykorzystać, ale jest warunek, one muszą być kompletnie wystudzone. Czerwona cebula do miski. Sól. Pieprz świeżo mielony i musimy tą cebulę teraz wygnieść w tej soli po to, żeby sól dostała się do wnętrza produktu, żeby nam zaczęła powoli puszczać wodę i soki. I jednocześnie jedną łyżkę stołową octu winnego. I ponownie dobrze wszystko razem wygnieść, aż cebula będzie miękka. Jak Państwo mogą zauważyć, cebula już puszcza soki. Jest szklista, nie jest już taka twarda i też na pewno już nie będzie chrupiąca. I w tym momencie możemy już zacząć tak naprawdę kończyć naszą sałatkę. I co będziemy potrzebować? Łyżkę stołową jogurtu naturalnego, półtorej łyżki majonezu, pół łyżki stołowej musztardy i odrobinę curry. Na koniec, dosłownie na czubek łyżki. To wszystko razem mieszamy. Ale to z warzyw nie wszystko. Cebula będzie miękka, ziemniaki będą miękkie, a nie chcemy, żeby ta sałatka była taka ciapowata, więc do tego
dodamy świeżą marchew pokrojoną w bardzo cienkie paski. Możemy to nazwać zapałkami, a fachowo nazywamy to julienne. Jest to sposób krojenia warzyw. Bardzo drobne paski. Oczywiście nieodzownym elementem sałatek również są świeże zioła. Osobiście chyba najbardziej by pasowała do tego pasowałby szczypior, ale nie wszyscy lubią smak surowej cebuli, dlatego również czerwona cebula jest potraktowana najpierw solą i wyciśnięte. I jeżeli nie szczypior, to dodamy natkę pietruszki. I nic innego nie pozostało teraz jak dodatek właśnie ugotowanych, wystudzonych ziemniaków. Kroimy je w dosyć duże kawałki. Kostkę, paski, jak Państwu wygodniej. I wszystko razem mieszamy. Tak przygotowaną sałatkę możemy już wykładać na talerz. I nic innego nie pozostało, jak jeszcze położyć na samą górę szynkę parmeńską, włoską, ale chodzi o to, żeby ona była właśnie bardzo cienko pokrojona z dodatkiem widocznego tłuszczu. Bardzo proszę. Łatwa, bardzo szybka w przygotowaniu sałatka, która może zastąpić nam przekąskę, która może stanowić jako dodatek do dania głównego, jest już gotowa. Zależało mi, żeby Państwu pokazać w miarę szybkie i proste przepisy. Myślę, że Państwo zdecydują się na spróbowanie takiej sałatki. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Dziękuję. Smacznego.